some party done, shadows walking home. Hejka kochani, witam was bardzo serdecznie w trzecim vlogu serii Odliczanie do wakacji. Zapomniałam się do was rano odezwać, mimo iż szłam na 10:00, ale zapomniałam, właśnie zaraz wejdę do domu. Także odezwę się do was później. Weszłam ledwo co do domu, odłożyłam plecak. Nie zjadłam obiadu, bo powiem wam, że jest u mnie 30 stopni. Tak, dokładnie, 30 stopni. Ma być 31. Ja się gotuję. No i zostawiłam plecak i idę sobie po jakiś kubeł lodów, bo naprawdę nie wytrzymam. No więc idę sobie po jakiś kubeł lodów do sklepu, jakieś duże pudełko czy coś. Więc ja już jestem w domu, jakiś czas jadłam sobie lody, tak, bo jest bardzo ciepło. No i na pewno dzisiejszy vlog połączę z jutrzejszym, bo nie będzie się nic takiego dzisiaj działo, żebym mogła wam nagrywać, bo muszę zrobić krzyżówkę na chemię. Nie wiem, jeszcze coś tam muszę porobić. No i właśnie muszę zrobić krzyżówkę na chemię z hasłem reakcja esterifikacji. No i jeszcze muszę zrobić dwa rebusy. No. A wy, jeśli macie do mnie jakieś pytania, żebym mogła na coś odpowiedzieć właśnie w tych vlogach, to napiszcie pod tym filmikiem w komentarzu na dole. I ja w następnych vlogach będę sobie odpowiadać. Także jeśli macie jakieś pytania czy cokolwiek, to po prostu napiszcie na dole w komentarzu. Wiem, że się do was nie odzywam w ogóle, ale robię właśnie krzyżówkę na chemię. Jak widzicie, już zrobiłam prawie. Muszę jeszcze napisać jakby nie definicję, tylko no wiecie o co chodzi, żeby wiedzieć jakie hasło co wpisać. I jeszcze muszę zrobić dwa rebusy i będę miała już skończoną chemię. No, także powiem wam, że już mi się tak nie chce. Powiem wam tak, taki normalny dzień, taki jak na przykład dzisiaj, kiedy przychodzę ze szkoły o 15:15, bo w sumie to codziennie kończę o 15:15, prócz czwartku, bo w czwartek kończę o 13:25, w sensie zależy, bo raz o 12:30, nieważne, ale chodzi mi o te dni, kiedy kończę o 15:15. Przychodzę ze szkoły, jem obiad od razu. W sensie dzisiaj nie jadłam, bo jest strasznie gorąco i poszłam od razu po lody. To taki wyjątek. Ale zazwyczaj jem obiad, potem idę do góry, siedzę na telefonie, odpoczywam, oglądam jakiś serial czy coś takiego. Potem zrobię może jakieś lekcje, jak są coś zadane. Nauczę się na coś. No tak jak dzisiaj na przykład robiłam tą krzyżówkę na chemię. I potem znowu jestem na telefonie, coś tam sprawdzam na YouTubie i wiecie, takie sprawy związane z filmikami, trochę na Instagramie, na Messengerze piszę i gadam też z kimś i nic ciekawego się naprawdę nie dzieje. No i nie wiem, co wam tutaj nagrywać, próbuję coś wymyśleć ciekawego, dlatego zadawajcie mi pytanie w komentarzu. A, no i dzisiaj musiałam jeszcze oddać książki. Ogólnie książki, które miałam przez cały rok szkolny. A ja nie wiedziałam o tym, więc miałam tylko 3 książki w szkole i je oddałam, a resztę muszę w środę przynieść. No, także już będę bez książek, będzie już lekko, plecak będzie lekki, także bardzo się cieszę. I powoli się zbliżamy do wakacji. I jest godzina 19:35, a nadal na dworze jest jakieś 29 stopni, 28, więc naprawdę powiem wam, że dzisiaj jest tak gorąco, że ja po prostu nie wytrzymuję, dlatego siedzę w domu cały czas, nigdzie nie wychodzę, bo po prostu wolę siedzieć w domu, bo w domu jest chłodniej, niż siedzieć na dworze i po prostu się topić.
Hejka kochani, witam was bardzo serdecznie w drugim dniu tego vloga serii odliczenie do wakacji. No po prostu połączyłam dwa dni. Wczoraj nic się nie działo, dzisiaj pewnie też nic się nie będzie takiego dziać. Jak widzicie, jestem cała zdyszana, bo miałam na ostatnich dwóch lekcjach dwa WF-y, tak jak mam co tydzień we wtorek. Na pierwszej lekcji było fajnie, bo siedzieliśmy w cieniu na takich płytkach, ale na drugiej lekcji graliśmy w palanta. No i nie chciało mi się biegać strasznie. Teraz zmierzam do domu, zjem obiad i nie wiem, co jeszcze będę robić. Po prostu już nie wytrzymuję. Hejka, więc ja jestem w domu już jakiś czas. Jest godzina po 17 i ten czas, przez który się do was nie odzywałam, to możecie sami sobie odpowiedzieć, jak spędziłam. Tak, spędziłam na moich social mediach i ogólnie oglądałam na YouTubie filmiki i nic ciekawego nie robiłam, żebym mogła nagrywać. A teraz przyszedł czas na to, abym zdjęła wszystkie owijki, folie owijki z moich książek do szkoły, ponieważ w poniedziałek oddawaliśmy, a ja o tym nie wiedziałam i oddam tylko trzy książki, które miałam i na jutro właśnie muszę przynieść te wszystkie książki, no i właśnie je oddać, także teraz to razem z wami zrobię. Wiecie, jak mi dzisiaj głowa boli, masakra jakaś. I to mnie boli po tych dwóch WF-ach. Więc mam tutaj książki i razem ich powinno być jakoś 12, bo nie licząc dwóch przedmiotów w tym WF-u, no, dlatego będę je teraz jeszcze sklejać i mam tutaj książkę od niemieckiego. No i muszę podciągać wszystkie te... Meet you. Did you dream of me too? Well, fancy that. Czas na geografię i tej książki w sumie nie używałam ani razu, także jest jak nowa. Teraz biologia. Czas na włos. Teraz mam tutaj fizykę. No i dostała mi książka z historii, tutaj mi wszystko wyłaziło. Sprawdziłam sobie właśnie, czy mam wszystkie książki. Po prostu sprawdziłam sobie przedmioty i zapomniałam o książce z matematyki, więc gdzieś ją tu powinnam mieć. O, jest. Więc właśnie jeszcze książka z matematyki i już wszystko jest gotowe, więc tak.